Poniedziałek. Styczeń 2024. Ha! Tak, tak. No właśnie tak. mamy nowy rok. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Uuu, wszystkiego adastrowego. Mnóstwo trudów, ale i gwiazd. Uii. Oj tak. Co my tu robimy? Obejrzeliśmy anima. E, to samo co ostatnio. Nie, no kontynuujemy rozmowę z przed, z, przed, z przed roku. Tak. W poprzednim odcinku podcastu na temat serialu Experiments Lane rozmawialiśmy sobie w ogóle o tym serialu i o tym, jakie ma znaczenie w dzisiejszych czasach. A dzisiaj będziemy rozmawiać o jego znaczeniach, interpretacjach, jednocześnie spoilując całość, co i tak częściowo zrobiliśmy już, już w ostatnim odcinku, ale teraz już tak. Na bum, na bum, mm. na bum, cyk, cyk. No tam szalaliśmy Czyli... się za dużo nie mówić, a tutaj to będzie po całości. Mhm. Mm Lane tak naprawdę od samego początku była duchem i jej się wydawało, że prowadzi śledztwo. Mhm. Mm tak. <grym> była duchem, a nawet hologramem. Czy była? Tak naprawdę zabiła swoją żonę i jej pobyt w, w Tokio jest pobytem w czyśćcu. Mhm. Mm jakby, czeka, czeka, czeka. A to nie ten odcinek, to wiesz, to, to, to ten drugi odcinek, w tym drugim podcaście. To nie ten podcast, tak samo. <laughs> no mówię, w tym drugim podcaście, coś mi się co nie spina. Oj, oj, oj. No dobra, le słuchaj, lecimy z tym, bo to, to chwilę zajmie, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie krótszy odcinek niż nasz poprzedni. Też mi się tak wydaje. Lecimy z grubym szajsem po prostu dawaj od razu. Tak. E, Ola czym jest Bóg? O, to jest świetne pytanie. Wiesz, to pytanie pada w samej serii. No to, y, czy on jest wszechmogący? Nie. Czy y, ma wpływ na świat? Nie. Czy jest wszędzie? Tak. Czy ma wyznawców? Tak, więc jest Bogiem według serii. No właśnie nie. E, nie, nie wiem, jak odczytujesz oczywiście e, to anime i nie wiem, kto, co jest dla ciebie tam bogiem, ale. Serial Experiments Line to jest starcie dwóch potencjalnych bytów, które mają możliwość, mają ambicje zostać Bogiem. Mm -hmm. Ten, o którym mowa, o którym ty mówiłaś, czyli Aerie, on tak się to nazwisko tak wymawia? Tak, mm -hmm. To jest człowiek, który wgrał swoją świadomość w, w internet, w Wired, po czym dokonał samobójstwa, pozostawiając swoje ciało z tyłu. Mm -hmm. i on chce być Bogiem i jakby wokół tego się kręci... Wszystko to, co jest dziwne w tym serialu, kręci się wokół jego wątku tak naprawdę, bo to, co nie jest dziwne, to kręci się wokół wątków takich właśnie filozoficznych, które psychologicznie... Ja będę naciskał na to, bo to jest horror psychologiczny bardzo często wciąż, mm -hmm. gatunkowo. Mm -hmm. A kiedy chodzi właśnie o Ery'ego i o kompleks boskości, my mm -hmm. lubimy w ogóle kompleks boskości w podcaście Ad Astra, tylko no, my lubimy. zawsze rozmawialiśmy o tym w kontekście a lat 30. 40, gdzie jeszcze ta boskość jest inaczej pojmowana? A w internecie. Mhm. No, rzeczywiście, jeżeli mamy człowieka, który jest w stanie być wszędzie, ponieważ internet jest na całym świecie, a jednocześnie sam jest w stanie stworzyć własny byt, bo to on tworzy lane, czy jest on Bogiem, tak? No i odpowiedź, jaką on sama to będzie Bogiem, dopóki będzie miał wyznawców. Jego mhm. wyznawcami była ta sekta rycerzy, którzy tam się pojawiają nam w tle tego serialu i najlepszą rycerką to jest pani, która gra w Top Gun'a na, na Pegasusie ze swoim... Nie, przepraszam, oni grają w Ace Combat 2 pewnie, na PlayStation 1, bo to takie czasy. No, okazuje się jakąś tam super, wiesz... Super <grym> hacker przebiegłą. Nie? Tak, super hakerka, masonka, nie wiadomo co. Kiedy Lane doprowadza do... Hmm, Odsłonięcia tożsamości wszystkich, wszystkich rycerzy, i kiedy oni wszyscy tracą życia, no to ona przecież mówi temu Bogowi, Bogu, iż no już teraz nie masz żadnego wyznawcy, więc nie jesteś Bogiem, i on im mówi: No nie, już mam Ciebie, mhm. ponieważ Ja Ciebie stworzyłem, więc Ty musisz akceptować to, że ja jestem Twoim twórcą, ergo, jestem Bogiem. Tylko, że Lane udowodni jemu w tym, po tej konfrontacji finalnej, gdzie ona zwycięży i gdzie ona staje się bytem boskim, że można być bytem boskim bez żadnego wyznawcy. Mm -hmm. Ponieważ cały świat nie jest świadomy, e, no, egzystencji Lane. Więc ona staje się prawdziwą boginią. Pytanie, czy wielką literą, czy małą literą pisaną? No właśnie. No, to, co ja mówiłam na początku, nie, to jest coś, co sam Eli mówi, że on nie jest wszechmogący, że nie ma wpływu na świat, ale jest wszędzie. I ma wyznawców, albo z Bogiem, tylko tyle, że Lane sama mu mówi, okej, okay, a kto w ogóle ci ten pomysł do głowy wsadził? I wtedy on się zaczyna wściekać, on mówi, że to, co ty sugerujesz, jest jeszcze coś ponade mną, że jest jakiś inny byt, który jakby to wszystko sprawił. I to się zaczyna gdzieś tam nakręcać, nie?, że zaczynamy się gubić, czy faktycznie to był jego plan, czy to był jej plan, czy o co chodzi. Jeśli chodzi o interpretację, to. Yy, Ludzie się od 25 lat kłócą nawet, czym właściwie jest LANE. Czy LANE jest tak faktycznie, jak mówi Ailey, programem komputerowym, który on stworzył po to, żeby zburzyć bariery pomiędzy siecią, a pomiędzy światem rzeczywistym? No w pewnym sensie, jeżeli tak na to popatrzymy, to... Lane staje się, chociaż nie używamy tego słowa zupełnie, staje się typowym androidem, typowym robotem mm -hmm. według wielu różnych tekstów kultury. Jeżeli on, bo nią obraża mówiąc, ty nie jesteś hardware, ty jesteś software. Mm -hmm. To jest obraza, tak? To ma być obraza w jego ustach. Tak? Jeżeli on wgrywa ją, czyli byt y, sieciowy, byt cyfrowy w jakąś powłokę, no to w zasadzie tworzy androida, tak? No i tu powstaje pytanie, czy android jest człowiekiem? Czy istnieje naprawdę? Mm -hmm. No jest, by świadomy płacze jednak dla Nie ma tutaj oczywiście tej całej androidzie i gatki, która zazwyczaj się pojawia w tego typu tekstach. No ale tak patrząc, no potrafimy mniej więcej, mniej więcej uznać, czym ona jest. Tak formalnie, jakby po jego stworzeniu. Mhm. Ale z drugiej strony mamy mowę o tym, że no on nie stworzył internetu, nie? On tam tylko pomagał go rozwijać. A kilkukrotnie pada w serialu, że Lane. Jest tak długo, jak istnieje internet, więc istnieje dłużej niż tak naprawdę praca Eiriego, nie? Ale nie wiem, czy to czytałeś, albo słyszałeś o innej interpretacji, o innej teorii, czym może być Lane. Yy, tylko dodano do, do tego, co powiedziałeś, że nie zapominajmy o odcinku o teoriach spiskowych, który nam mówi, że tak. na długo przed internetem była koncepcja sieci takiej podświadomej, rozciągającej się pomiędzy wszystkimi ludźmi, czyli jakby mhm. internet. Był też tak długo, jak była ludzkość, czy mm -hmm. jak była świadomość. No, czyli I... on jej nie mógł stworzyć, no. nie? Zgodnie z tą teorią. W tym sensie tak. Jeżeli on uchwycił no. jakiś byt, który zawsze był w internecie, i on ujarzmił ten byt, czy włożył go w formę, e... no to by oznaczało, że ona jest prawdziwym Bogiem tym wielką literą. Mm -hmm. No tak. Jakby jest taka teoria, że Lane jest w ogóle personifikacją tej zbiorowej świadomości. A. Tej takiej jungowskiej zbiorowej podświadomości, co jest w ogóle mega fajnym konceptem, albo e, jest samą świadomością planety Ziemia, co też jest bardzo, bardzo fajnym konceptem. Zwłaszcza, że no, pojawia nam się tutaj e, ten motyw tego rezonansu Szumana, że e, ludzi zaczyna być tyle, ile neuronów w mózgu. Było to w jednym odcinku, pamiętasz? Że ludzie mm -hmm. zaczynają mieć tyle neuronów w mózgu i generalnie planeta Ziemia staje się jednym wielkim umysłem. Ups. <grym> Ona prawie coś wywróciła. Coś wywróciłaś? Nie, prawie. Wywróciła. prawie, prawie, prawie. Wywróciła. Przepraszam za słomkę. <grym> A te dziwne dźwięki, które wydobywają się z jej części naszego programu, to, są, to jest słomka. Metalowa słomka w, w szklance. szklance z sokiem. <grym> Co, nie? Bo, bo, no, tak. bo można by było przechylić szklankę, ale no, lepiej włożyć słonkę metalową jeszcze do tego. Tak. Metal, o w ogóle, y, jakieś takie uzależnienie człowieka od metalu, od muzyki metalowej. Um, podoba mi się to mówienie o, o, o tym, że ona jest y, jakby czymś. Um, ona staje się ludzkością per se. Mhm. Tak, w tym sensie. Jeżeli, jeżeli ona jest czymś takim, jest, ona się wywodzi z tej sieci przed internetowej, no to ona w zasadzie jest właśnie nami wszystkimi. Więc jeżeli Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, a ona jest wszędzie, ale jest nami, no to, no to w zasadzie my stajemy się w zale, zaledwie jakby jednym neuronkiem kopią jej, tak? Mhm. Po prostu my zajmujemy jedno miejsce w przestrzeni, ona zajmuje każde miejsce w przestrzeni. Mhm. No? Tak mówię, to wyglądałoby na to, że ona, chcąc zrozumieć ludzkość, stała się człowiekiem, ale nie mogła się w tym odnaleźć, i wróciła do swojej poprzedniej formy. To w ogóle <laughs> a, całe anime, jakby cały koncept na anime bardzo mocno się opiera o książkę Daglasa Raszkowa Syberia. Stąd też nazwa klubu w ogóle tego w tym anime. I Siberia to jest książka, którą ja muszę kiedyś dorwać i przeczytać, bo to jest książka o powstaniu, o początkach internetu, ale o takich bardzo psychodelicznych początkach internetu. W sensie co brali twórcy i tak dalej, i tak dalej, się tam właśnie o to, o subkultury, o kabałę. No niesamowicie pokręcone rzeczy. I to widać bardzo mocno w tym anime, nie? że to jest jednocześnie technologia. Z drugiej strony dużo takiej metafizyki, z trzeciej strony nawiązywanie do takiego kolektywnego, prymitywnego, hmm, brakuje mi słowa. Do takich starych, dawnych społeczeństw, prymitywnych, wiesz, że wszyscy są związani ze sobą. Nie, że z początku żyliśmy w o, tak, tak, słowo którego ja nie powiem, wiesz? Ale nie przypomniałem się, bo używałem tak. tego słowa w innym podcastie tak, odcinku. Tak. Bardzo dobry odcinek, polecamy. E, no właśnie, i że gdzieś na początku wszyscy byliśmy związani i byliśmy w tej sieci, a później zaczęliśmy się oddalać, i teraz próbujemy do niej znowu nawiązywać. To jest takie, to jest ten sam bełkot, który jakby towarzyszy nam jako ludzkości tak. od czasów starożytnych, ponieważ już Platon ci powiedział, że tak. twoja dusza pochodzi ze świata idei, wyrwałaś się z niego do świata materialnego, do świata cieni, tak, e, kopii nieudanych mhm. i że jesteśmy częścią jakiejś wielki, większej matrycy, mhm. macierzy, przepraszam, o, matryksy, w ogóle będzie. Tak, i że my stamtąd wychodzimy i do tamtąd musimy wracać. Jakby odkąd zakładamy jakąkolwiek metafizykę, to z jakimś wariantem tej opowieści mamy do czynienia. Tak, i to jest bardzo fajny koncept, taki bardzo intuicyjny, nie na no skoro on się pojawia przez wszystkie wieki ludzkości, tak naprawdę. Więc ewidentnie e, połączenie go z cyberpunkiem daje dziwne efekty. No dobra, no ale w serialu Experiments Line tworzy się internet, czyli mhm. e, od, nawet odcinając się o, o, od tej naszej wspólnej tożsamości, człowiek mhm. i tak tworzy tam świat. Mhm. To jest ten. Wątek, którego my często jeszcze nie mieliśmy okazji poruszyć w adastrze, mhm. bo jeszcze filmy, które my tutaj zazwyczaj mamy w naszej rozkładówce, nie biorą pod uwagę takiej możliwości, takiego konceptu, tak? A tej ta boskość w pewnym sensie się dokonała. Rzeczywiście, jesteśmy twórcami, tak? No i stworzyliśmy byty, stworzyliśmy świat, no więc w pewnym sensie każdy z nas, współtwórców internetu, jest Bogiem. Mm, to, 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 czy żadne. To brzmi bardzo mocno, jak wiesz, wielka improwizacja Korada, <gulana> że ja tworzę nowe światy. Mm -hmm. Trochę tak. No, ale tak trochę jest, no, stworzy, tworzysz podcast, to jest nowy świat. Tak. Jeżeli patrzysz na internet jako na przestrzeń, która tak samo jak wszechświat non-stop się rozwija i rozciąga, <gulana> mm -hmm. tak, bo nieustannie rośnie, no to ty stworzyłaś nowy świat, w zasadzie jesteś nową planetą, czyli nasz podcast jest w pewnym sensie jednym miejscem w tej cyberprzestrzeni rozwijającej się w nieskończoność. Mhm. Też jesteśmy bogami. Mhm. No, każdy, każdy swoim, nie? Ale jednocześnie… E... świadom to sobie sobie. Świadom to sobie sobie. Ty też możesz być bogiem, tylko uświadom to sobie sobie. sobie, e... sobie. No taka piosenka. E... Fajne jest to tak naprawdę w tym wszystkim, że… że zgubiłam myśl. Chciałam coś mądrego powiedzieć. I się no W razie nie mamy nic mądrego do powiedzenia. Nie, no mamy Ja Nie chciałem w ogóle zaczynać od boskości, wiesz, bo no. fajnie mieć to, jakby tutaj, wyrzuciliśmy to w podcaście, no bo to jest często wątek, który pewnie jest poruszany w tych głębokich odczytach, ale mnie, Lane, nie obchodzi na tej płaszczyźnie. Znaczy, ja bardzo mhm. lubię oczywiście kompleks Boga i bardzo lubię myślenie o tym, co myśmy zrobili z tym internetem, w sensie, że stworzyliśmy świat i naprawdę w o, pewnym sensie. Kiedyś internet stworzy następny świat. Czy to jest, dotyczy jeszcze czegokolwiek, o czym mówimy, czy, czy w ogóle jest od czapy? E, to moje tak, tak, dotyczy, ale możesz mówić. Nie, to teraz już musisz, musisz ty <grym> nie, mi musisz to powiedzieć. Nie, już przypomniało się, że chciałam powiedzieć tak odnośnie tego, że mówiłeś, że każdy może być bogiem tworzyć nowe światy, no to chciałam powiedzieć, że ile ludzi tyle rzeczywistości, bo jakby nie ma czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość, każdy sobie z nas ją tak naprawdę tworzy we własnej głowie. I tutaj bardzo mocno wchodzą te wszystkie zagadnienia? Epistemologiczne, jakby to chyba to jest to, co mi bardzo przyciągnęło Delaine, bo ja z kolei ja strasznie lubię wątki epistemologiczne, jakby straszliwie. I o tym całą magisterkę pisam, o epistemologii Ulema, bo bardzo, bardzo, bardzo kocham to. Jak ktoś nie wie, to nauka o poznaniu, analizowaniu rzeczywistości, oddzielaniu prawdy od mistyfikacji i to bardzo fajnie wybrzmiewa w serialu o internecie, gdzie no właśnie, internet jest całym nowym, osobnym światem. Gdzie tak naprawdę bardzo łatwo o mistyfikację nie? i o teorie spiskowe, co też fajnie wybrzmiewa. No, skończyłam. I jednocześnie dotykasz tej starej kwestii być równa się być postrzeganym, nie? Mhm. I że no, jakby o istnieniu egzystencji to my mamy bardzo zerowe pojęcie, ponieważ no, mhm. jedyne co mamy, to mamy to, co mamy we własnej głowie, co już tam też starożytni mówili prawdą wcale być nie musi, nie? Mhm. No nie. E, no właśnie, a co jeżeli mogłabyś sobie tą swoją percepcję rozciągnąć, przełożyć, przedłużyć, zmultiplikować i wrzucić do sieci, szanowni państwo, bo tu chodzi o uploading tylko i wyłącznie. Trzeba uploadować jak najwięcej. Nie chodzi, właśnie, ja chcę się odsunąć od tego. E, ja chcę m, ograniczyć rozmowę o tą prawdziwą rozmowę online. Nie do warstwy filozoficzno siema jestem Bogiem, kto jest Bogiem i tak dalej. Nie do warstwy cyberpunkowej, bo tu jest dużo cyberpunku, ale takiego mm -hmm. wczesnego cyberpunku. Czy nawet cyberpunka. Albo cyberpunku? Popatrz jak się zgubiłem. Jezus, niedziela. Człowiek ma zepsuty język. Mm -hmm. <laughs> jest tego... Dużo, ale y, to nie ten moment. Będziemy taki mniej moment y, w tym podcaście, że będziemy się nad cyberpunkiem z, y, mm. zastanawiać, pewnie jako nad całym gatunkiem. Ja chcę spróbować to wszystko ograniczyć do tezy, że to jest tak naprawdę opowieść o dwóch koleżankach, gdzie jedna drugiej zrobiła Turbo złośliwość przez internet i próbuje się z tego wykaraskać jakoś mhm. ja mam wrażenie, że na tej najniższej płaszczyźnie to jest serial o Lane, o mhm. dziewczynce ze szkoły introwertycznej. Jakby można do tego introwertyzmu dokładać niesamowite znaczenia. Tak? Że dlaczego introwertyk jest introwertykiem, dlaczego w sieci się dobrze czuje, a poza mhm. siecią trochę gorzej. I masz tutaj całą historię o tym, że tak naprawdę on jest bytem z tej sieci. Zawsze do niej należał i teraz do niej musi wrócić. Mhm. No jest... I drugiej osoby, którą ten introwertyk w zasadzie przez przypadek w tym internecie skrzywdził. Mhm. No to jest to, o czym mówiliśmy już w poprzednim odcinku, że to jest najprostsze możliwe odczytanie tego serialu, nie? że inni jesteśmy w internecie, inni jesteśmy w realu, no i rzeczywiście ta persona, której Lane się wstydzi, której się boi, której nienawidzi, no to to są jej najgorsze aspekty osobowości i tutaj nam właśnie wchodzi bardzo wyraźnie Freud. No przecież ta mm -hmm. jej, ta jej złośliwa wersja w Wired, no to jest jej id tak naprawdę. Wszystkie popędy, wszystkie najgorsze rzeczy, które chciałaby zrobić, ale których nie robi w rzeczywistości dlatego, że no ograniczała jakieś zasady moralne i no Właśnie, w Internecie już super ego istnieje, prawda? Jakby mm -hmm. już, już nie jesteśmy anonimowi w Internecie, ciężko już nam, ciężko już robić to, co się robiło w latach zerowych. No tak, jasne. W ogóle, jeśli chodzi o Lane, to dosłownie super ego istnieje w internecie, bo wydaje mi się, że ta Lane, którą mamy na co dzień, ta, która chodzi do szkoły, to jest jej ego. Ta złośliwa jej wersja, która jest w internecie, to jest jej it, ale jej wersja, która jest w internecie, ale nie jest tą złośliwą, tylko tą taką pewną siebie, to może być jej super ego, albo zastanawiam się nad tą jej wersją w niebieskiej sukience, która jest na samym końcu anime. Nie jestem pewna, która z tych dwóch. Ale generalnie mamy tutaj bardzo ładny poziom freudowski, i no fajnie pokazujący to, jak inaczej się zachowujemy w różnych sytuacjach, tak? No jakby my tutaj nadajemy nazwy, że id ego super ego, ale nawet nie korzystając z tej nomenklatury, to jest bardzo proste. Jeżeli jesteśmy wrzuceni w jakąś sytuację społeczną, zachowujemy się w takiej sytuacji inaczej, tak? Inaczej się zachowujemy w szkole, w pracy, inaczej w gronie znajomych, inaczej na wigilii u ciotki i tak dalej, i tak dalej, nie? Jeżeli o tym mówimy, to ja mogę wspomnieć o jednym eksperymencie, który robię na zajęciach. Mhm. Bardzo lubię o tym mówić, bo ja robię taki eksperyment, na filozofii robiłem na przykład w tym roku, że biorę na środek osobę, która jest wskazana przez klasę, jako najgorsza osoba w klasie, ta, która najczęściej przeszkadza. No znaczy, mhm. takie jest pytanie. Czy ktoś wam kiedyś przeszkadzał w zajęciach w tym, w tym roku, albo czy przez kogoś mieliście karną kartkówkę? No i jak udaje mi się potajemnie kogoś wskazać, bo nie mogą tak delikatnie palcem pokazywać, ja tak powoli szukam jakby i znajduję tą osobę, bo oni tak kiwają głowami, że to ta, nie? Mhm. To biorę tą osobę na środek i daję jej 10 plusów z aktywności. 5 plusów równa się piątka, i ta osoba może wręczyć te plusy każdej osobie, której chce, albo wziąć je sobie. Mhm. I pod koniec zajęć wpiszemy te plusy tak, jak ona decyduje. I zazwyczaj jednak jest tak, że ona daje komuś, daje osobom zagrożonym i tak dalej, żeby komuś pomagać ratować. I ja zawsze potem rozmawiam z całą kasą, że o ile inaczej sytuacja by pewnie wyglądała. Gdybym tę osobę tylko wyciągnął na korytarz i potajemnie powiedział tej osobie, co będziemy robić, i bez żadnych konsekwencji takich społecznych bym pozwolił zdecydować, czy sobie coś wpisuje, czy sobie nie wpisuje na jakieś oceny. Mhm. I oczywistym jest, że każdy w takiej sytuacji by już sobie wpisał, bo nie jest oceniany przez grupę, nie. Mhm. No Robisz właśnie. takie oczy, ja wiem, że nie można takich rzeczy robić, ale lubię to. No. Ja nic nie powiedziałam, dosłownie nic. Ale ja widziałam w twoich oczach takie zasadzie, ej, to było, można tak robić, czy nie można? <laughs> raczej nie można. Technicznie, <laughs> ale z drugiej strony jakby takie eksperymenty psychologiczne przecież się bardzo często robi, więc to wiesz, nie jesteś jedyny. Także spokojnie, ściągnij znaczy, sobie te dwa chodzi, chodzi raczej o doświadczenie, <laughs> wiesz, tak. i o to, żeby porozmawiać o tym. Ale ze mną takie eksperymenty robili na, w szkole, na lekcjach. Tak sobie teraz przypominam. Odblokowałeś mi wspomnienie, Adam. Może powiedzieć, jak jesteśmy tak głęboko w tym wszystkim? Nie, no dokładnie tak to wyglądało, że wyciągało się jedną osobę i ta jedna osoba. Tylko tyle, że to właśnie była ta wersja z wyciąganiem na korytarz. Że coś się mówiło tej osobie i patrzyło się, co ona zrobi. Czy ugnie się pod presją grupy, czy nie ugnie się pod presją grupy, grupy nie? Czy zrobi coś dla siebie, czy dla innych. Dokładnie, ci nie pamiętam co to było, bo to było gimnazjum, to było lata temu. Ale no, odblokowałeś mi to wspomnienie. Zapomniałam o tym w ogóle kompletnie na wiele, wiele lat. Okej, okay, i wróćmy do, do Lane. A uważasz, że e, dałoby radę jakoś powiedzieć, że cała warstwa cyberpunkowo-science fictionowa jest w zasadzie tylko takim nadbudowywaniem tej historii o dwóch dziewczynach? Mm -hmm. O Lane i o Arisu. No Czy jak to powiedziałaś dwa tygodnie temu. Alice, twu. <laughs> tak no, może e... powstało właśnie, może tak powstało imię prawdziwe Arisu, bo to jest Alice angielskie, tfu, bo brzydko po angielsku, więc Ari, Alice tfu i o nim, o Arisu. <laughs> ale Alice nawiązuje do bohaterki z Alice in Cyberland która nawiązuje do Alice in Wonderland, więc jakby mi jest wybaczony, no, a poza tym Alice ale, ma w sobie R, a Alice Aris, nie ma. Alice Ar mówi, jak się przedstawia na sam koniec y, Lane, której nie pamięta już, tak. że mówi, że na imię mam Arisu, wiem, to dziwne, śmieszne imię i też go nie za bardzo lubię, nie? Bo ja też go nie Alicy, umiem, bo ma w sobie imienie, R. ...które jest totalnie nie... nie japońskie, no właśnie. No ale jasne, jakby, no, nawiązujemy tutaj w tym przypadku do truizmu, po co jest science fiction? Science fiction to jest dekoracja bardzo często. Science fiction ale to dla ciebie jest truizm, a nie dla osoby, która yy, słucha gdzieś tam no. raz na dwa tygodnie, pół godziny rozmowy o science fiction, tak? To prawda, <grafię> ale my do to to tego się czasami to powtarzać. Odnosiliśmy już chyba kilkukrotnie, że science fiction zwykle nie mówi o przyszłości. Science fiction zwykle mówi o tym, co jest tu i teraz, o jakichś lękach odnośnie przyszłości, które mamy aktualnie, i bardzo często po prostu posługuje się dekoracjami. I ja te dekoracje bardzo, bardzo lubię, tak? W tym przypadku no jest to cyberpunk, i ten cyberpunk jeszcze wróci do nas niejednokrotnie, no przecież całe lata 90. będziemy w tym siedzieć i część 80. Więc oczywiście da się, zresztą jak już zrobimy yy, nasz prawdopodobnie kolejny albo któryś z kolejnych odcinków olej, czyli o grze, to ja będę bardzo mocno yy, po tej stronie, która będzie twierdziła, że to, co się dzieje z Lane w grze, dzieje się dlatego, że nie ma Arisu, niech ci będzie. Że nie ma Arisu w swoim życiu. Ponieważ tutaj nasza Lane ma dwie relacje, o które może się oprzeć. I to jest po pierwsze relacja z Arisu. A po drugie, mimo wszystko, relacja z ojcem, który gdzieś tam widać, że. Um, no, jest nieobecny, ale. Ma do niej dużą słabość, no, bo to jest mimo wszystko jego praca. Jak tak? się dowiadujesz prawdę, czyli, że oni są wynajęci, mhm. zlecono im udawanie rodziny Lane i masz tą sytuację, gdzie on wraca do tego domu, tak. mimo tego, że zabroniono mu wracać. To dowiadujesz się, że te momenty, w których on się uśmiechał, i tak dalej, to nie były momenty ojca, który jest zainteresowany czymś innym, po prostu słabego ojca, który jeszcze ma jakąś tam delikatną sympatię do córki, tylko ojca, który, człowieka, aktora, który został, nawet nie aktora, jakiegoś najemnika, który został wynajęty do tego, żeby spełniać rolę, i on całkowicie łamał wiesz, zalecenia. On mhm. cały czas przekraczał te granice, które miał ustanowione. Tak. To właśnie jest postać, która okazuje się, no bardzo w stronę Lane. Jakby, i to tak super bezinteresownie, po prostu mhm. z, z radości. Znaczy on też wie, że to nie jest zwykły człowiek, a ewidentnie jara go technologia, więc też go jara tak. ten fakt, że on jakby ma kontakt, że jego sztuczną córką staje się w zasadzie android. No Czy tak, dokładnie. Coś takiego androidopodobnego, no. Fajne jest to, że on jeszcze wraca właściwie w jednej z ostatnich scen anime, nie? Że on, ona tam jeszcze ma z nim ten bardzo ładny dialog, tam w ogóle jest cytat z Prusta. Z tymi magdalenkami. Go... A właśnie, bo ja kocham z angielskimi napisami, no więc no. E, to mogą mi się to rozmyć, Ale tak, pustosko się zrobiło rzeczywiście, już wszystko jest jasne. Tak, dokładnie. Stąd ta herbata. Stąd ta herbata. Mhm. Więc oczywiście, jakby to jest e, w takim najbardziej, najbardziej podstawowym poziomie. Anime o relacjach, o szukaniu swojej tożsamości w relacji z innymi ludźmi, powiedziałabym również. E, to jest bardzo ludzkie anime, wbrew pozorom. Ale to widzę teraz, jak jestem troszeczkę mądrzejsza i starsza, nie? Wtedy, jak to oglądałam z pierwszym razem, to gdzie tam? Cyberpunk, kompleks Boga, wszystko co najciekawsze. Dzisiaj... Ja bym powiedział, że, że są w takim razie trzy warstwy. Eee, trzy, czekaj, nie warstwy. Layers to to warstwy. No tak, no to są warstwy. <głosy> <głosy> Uwaga, Layers, layer, 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 layer. A wiesz w ogóle co to był za dźwięk? Ten szept? Nie wiem. Okej, okay, bo jakby w anime jest bardzo, bardzo dużo e, inspiracji Apple'em i jakby cały ten sprzęt, który Komputery ma... Komputery bardzo często są Applemi, totalnie są Macintoshami. Dokładnie, to, to no. jest Apple i jakby ten e, szept to jest syntezator mowy również Apple'owski. Okej, okay. jest to dobra ciekawostka. No. Oddaję ci plusika. E, layer One to będzie ta opowieść o, o przypadkowym bulingu i, i właśnie o tym, że jesteśmy w sieci nie zawsze tacy, jak byśmy chcieli być, i potem musimy ponieść tego konsekwencje w świecie no. realnym. E, I lepiej się usunąć z życia człowieka, którego skrzywdziliśmy, bo to jest wbrew pozorom. Myślenie, o, znaczy to jest mało, mniej samolubne tak? niż właśnie mhm. szukanie tej relacji na siłę i naprawianie jej. Warstwa druga, o tej powiedzieliśmy najmniej, cyberpunk. Człowiek w obliczu wielkiej technologii, mhm. wielkich korporacji, świata technologii, który powoli będzie z, zmieniał świat i, i go znieczulał. No, i człowiek, który nie ma za bardzo możliwości walki z tym światem, choć akurat Lane staje się nie tylko nawet jakby przywódczynią, jak się a w zasadzie jest w stanie ubalić wszystko, więc mm -hmm. gdzieś ten cyberpunk tutaj. Tak samo było w Tetsuo, w Tetsuo też głównym bohaterem, tak że się boi tego świata, to jest w stanie potem ten świat w zasadzie zmieniać. Nie? Jakoś japoński cyberpunk. Zawsze tą wizję strachu przed, przed, tym, przed tą nową, nową rzeczywistością pokazuje tak, że będzie można to obalić. Mhm. Wbrew zasadom jakby cyberpunka, który mówi, że nie, nie można właśnie obalić. Zawsze będziesz tylko i wyłącznie małym pionkiem w obliczu bez, bezimiennych, beztwarzowych megakorporacji, które no, zasiadują 100-400 metrów nad, 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 nad poziomem ulic i, i patrzą mhm. na nas z góry, ze szklanych okien. No i ta trzecia warstwa, czyli warstwa o Bogu i o kompleksie Boga. Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których należałoby w takim super spoilerowym odcinku powiedzieć, czy, o czegoś, czy coś jeszcze wymijamy. Ja bym chciała, żebyś mi wytłumaczył, bo ja wciąż nie rozumiem. O co do diabła chodzi z jej siostrą? No bo mamy ten e, dziwny tripowy odcinek, chyba odcinek piąty, gdzie ona jakby kończy w taki bardzo dziwny sposób. Ja się cały czas zastanawiałam. Czy to jest rzeczywiście, no bo wiemy, że ta rodzina jest wynajęta i czy to jest faktycznie córka tych ludzi, ale z drugiej strony. Oni się w ogóle ją nie, nie, nie interesują, jako nas właściwie w stanie totalnej katatonii. Ja się zastanawiałam, czy ona wie, kim jest Lane, czy ona nie wie, kim jest Lane. Bo na samym początku ona się zachowuje tak, jakby nie wiedziała. Później się dowiadujemy, że no, ona wiedziała, jak Lane przeprowadzi do domu. I ja się zupełnie, absolutnie pogubiłam z tym wątkiem. To jest wątek, którego wciąż nie rozumiem. Ja się zastanawiałam, co się z nią stało. I tutaj nam wraca, to co obiecałam, że wrócę do tego w drugim odcinku. Wątek tych cybernarkotyków. I jakby sam narkotyk e, chyba tak do końca nie wraca. Jakby on się później pojawia w tym odcinku z teoriami spiskowymi, gdzie oni mówią o tych narkotykach, że one są rozprowadzane, ale e, cała fabuła opiera się na tym, że rycerze generalnie rozprowadzali te narkotyki i że oni, oczywiście pod przewodnictwem Eiliego, chcieli sprawić, żeby Lane faktycznie porzuciła swoje ciało, popełniła samobójstwo i poszła do Wild. I wiemy to z tego powodu, że ten mały dzieciak, Taro, on przecież specjalnie wpada na jej siostrę, polewa ją tą kolą, czy co to tam było, chwilę po tym, jak ona dostaje te chusteczki od jednego z rycerzy. I na tej chusteczce jest ten, coś tam wypełni przepowiednie, coś takiego. I to w jakiś sposób musi triggerować jej przemianę, w jakiś sposób, to ja tego zupełnie nie wiem, nie? A. Ale ja nie rozumiem jej wątku. Ja nie rozumiem tak do końca, co się z nią stało. Zakładam, że w jakiś sposób udało im się zrobić tak, że ta granica pomiędzy formą realną a formą wire została przekroczona, ale do końca nie wiem. Nie wiem, czy ty masz jakiś lepszy pomysł od mojego, bo naprawdę ja się tutaj zagubiłam w tym wątku kompletnie. Mam, mam dwa pomysły. Jeden jest taki, że to, co ją spotkało, to jest kara za to, że ona się czepiała. Lane, jakby nie powinna się czepiać, nie, nie powinno się ingerować. No. Jedne, co oni mieli robić, to mieli ją popychać w stronę e, nieuniknionego, czyli coraz głębszego wchodzenia w sieć. No. E, jej siostra taka nie była. Jej siostra zaczynają traktować jak prawdziwa starsza siostra. Upominała ją, denerwowała ją zachowanie siostry, mówiła: Ej, weź się ogarni, nie bądź taka dziwna, nie? No. E, więc może kara. Okay. Jakby, że wypełnić wypełni przeznaczenie, czyli jakby pamiętaj, po co jesteś tutaj. Mm -hmm. I za to brzmiał karę, wchłoniemy twoją tożsamość do Wired, do, mm -hmm. do, do sieci, a pozostanie tylko ta powłoka. Jakby co, co jak wygramy twój umysł i zostawimy to, co tam masz? Plus ona spotyka drugą wersję siebie, więc pytanie, czy ona tak naprawdę nie została wchłonięta i zamknięta mhm. w sieci, a to, co zostało, to to jest jakby taki sztuczny zamiennik, tylko wyrzucone takie, mhm. jakaś taka jakaś po prostu, Boże, ten która sobowtór. dzwoniła przez telefon. Ten sobowtór, jakby ja mam, nie wiem dlaczego, ale mnie absolutnie strasznie triggerują sobowtóry. Jak widzę, że jakaś postać jest i ma swojego sobowtóra, to nie po prostu ciśnienie skacze niesamowicie. Nie wiem, dlaczego właściwie, ale to jest dla mnie absolutnie przerażające, jak się pojawia czyjś sobowtór, ktoś, kto, wiesz, kradnie twoje życie. Musisz tutaj... koniecznie obejrzeć film Jordana Pila, najlepszego reżysera, jednego z najlepszych reżyserów nie, obecnego nowego horroru. To my nazywa się. To tak, jest właśnie film wiem, o tym. Wiem, który. Nie dziękuję. <laughs> nie, nie, ja próbowałam to. nie. Mm -mm. Jest, jest, to Kwa jest to Kwa mój ulubiony, i po prostu. mój ulubiony film tego reżysera. Quatrans i biegłam po meliskę, nie mam mowy. <laughs> to by pasowało, nie? Że mm -hmm. podstawianie, a ją wciągnięcie za karę, że ingeruje. Składa się tutaj jakieś kupy. Nie tak, ale ja w ogóle nie odczuwam tego, żeby ona ingerowała, Dlatego nie rozumiem jej postaci, że ona jakby dla mnie jest z tego wszystkiego oderwana. Ona właściwie Lein w głównej mierze olewa. Ja nie wiem, ona wiedziała, ona nie wiedziała, ona była ich córką, ona nie była ich córką, jak nie była, to skąd się wzięła? Nie wiem, nie rozumiem. Jeden z tych wątków, o których mówiłem w poprzednim odcinku, jest, żeby było żeby było mnogość różnych dziwnych symboli i tak dalej, żeby mm. się ta z tym męczyła, a autorzy sobie w ogóle jakby nie przykładali pojedynczego ja się męczę. E, fucka, po prostu e, wiesz, do, do tej postaci. Ale przynajmniej wątek siostry jest jeden z najstraszniejszych w całym serialu. Mm -hmm. Bardzo sklepij, zwłaszcza jak wiesz, dokąd to zmierza i potem jak ją gdzieś widujesz, bo ona jeszcze ma przebłyski w następnych odcinkach, jak tam siedzi, jako ta skorupka, nie? I dzwoni przez telefon. No, nie totalna. Z rzeczy, których jeszcze nie omówiliśmy. Kosmici! No, ale ja tutaj nie mam żadnych pomysłów, to teraz ty możesz pocwaniakować. Powiedz mi, po co są kosmici w serial Experiments 9? Wydaje mi się, jakby jedyny sensowny motyw, który ja mam, znaczy w sumie mam dwa. Po pierwsze, jest ta teoria spiskowa, oni nam to mówią w tym odcinku, że się rozbiło UFO, oni znaleźli obcą technologię i na podstawie tej obcej technologii, oni zaczęli tworzyć sieć. Czyli wyszłoby na to tak naprawdę, że internet wziął się od kosmitów, jak piramidy, bo wiadomo, człowiek nic nigdy nie wymyślił. A druga rzecz, jako metafora. I to by mi pasowało z kolei do tego, że w pewnym momencie widzimy Lane jako tego kosmitę, nie? Że ona ma ciało kosmite, tylko jej głowa zostaje, co jest w ogóle mega, mega creepy obrazkiem. Że ona jakby czuje się takim obcym kosmitą wśród ludzi, gdzie ona już zupełnie traci wszelkie połączenia, że ona traci swoje człowieczeństwo, ale przede wszystkim traci jedyną rzecz, którą utrzymywała w tym wszystkim, czyli przyjaźń z Alice. Arisu. Niech będzie a -ri su Tak Ach. często literują to sobie, nie? Tak, w ogóle świetne, e, świetna aktorka głosowa. To oglądałeś po, a, po angielsku? No Czy... co ty, nie, nie, ja z angielskimi po napisami. O, no to spoko. No, świetny dubbing tam był, taki bardzo nietypowy momentami. E, no, więc tak to widzę, jeśli chodzi o kosmitów. To by oznaczało, e, że kosmici są tutaj po to tylko, żeby dotknąć takiego gika jak ty. że o, są, są, są szarzy kosmici, mm -hmm. i główna bohaterka jest przedstawiona jako szara kosmitka, żeby, ci, żeby się lepiej zrozumiała, że się czuje jak obca. Tak, to jest <grym dokładnie <grym pode mnie. <grym> Ojoj, to, to jest takie japońskie, to jest ten moment, gdzie Japończyk przesadza, nie? Troszeczkę jakby z tymi swoimi emocjonalnymi obrazkami. Mm, jasne, jakby to, ale to najbardziej zadziałało, bo jeżeli ja cokolwiek pamiętam z tego serialu, to pamiętałam, jak baby Ola oglądała to o czwartej nad ranem, po ciemku na słuchawkach i kosmita wbija mi do mieszkania. na znaczy nie mi, jej. I to był taki zastrzyk adrenaliny, że to do tej pory pamiętam, raz na jakiś czas mi się śni. Więc mega mi się wryło w głowę. I wracamy do tego, że finalnie Lane też jest opowieścią o... Nieumiejętności komunikacji w świecie, który teoretycznie dąży do coraz wyższej formy komunikacji. Mhm. Ja dobra mam... to rzecz jest. Bardzo dobra, ale ja mam do ciebie pytanie, Adam. Poproszę. Na siebie. Na siebie. <laughs> Pan Artur. Um, tak, biorąc pod uwagę wszystkie warstwy, które żeśmy omówili. Czy zakończenie, bo ludzie się o to kłócą od 25 lat, czy zakończenie jest optymistyczne, czy bardzo, bardzo negatywne? Jest optymistyczna. Byłoby bardzo, bardzo negatywne, gdyby urwało się 3 albo 4 minuty wcześniej, kiedy widzimy Lane e, rozpa z rozpaczoną na ulicach pustego, wykreowanego w wired świata, zapomnianą przez wszystkich i gdzie ona się boi i gdzie ona cierpi. E, potem jest moment, kiedy widzisz światło. Ona spotyka się ze swoim ojcem, jest motyw o Magdalenkach i znajduje sposób na wychodzenie z powrotem do świata i mówi Alice, czy Alisu. Że będą się jeszcze spotykać wielokrotnie, że ona będzie obserwować jej życie, że pozwoli, nie, nie wróci do tego życia, ale że będzie się cieszyć z tego, że to życie idzie dalej i, i że ta trauma, którą, którą ona spowodowała, zniknęła. Wydaje mi się, że to jest pozytywne. Okej. Okay. Jest jeszcze opcja bardzo negatywna. Jest opcja bardzo negatywna, ponieważ um, pamiętasz ten odcinek, gdzie ona wymazuje wspomnienia wszystkich, jak jest ta plotka? I mhm. wracają dziewczynki do szkoły, są radosne, biegną do niej i ona chce do nich podejść, ale oddziela się od niej inna wersja i ona do nich biegnie, mhm. bo tak naprawdę nie wymazała wspomnień, tylko stworzyła nową rzeczywistość. I jakby jest taka teoria i jest moim zdaniem naprawdę legitna, że końcówka może być bardzo negatywna, jeżeli to weźmiemy pod uwagę, dlatego, że tak naprawdę ona... To nie jest tak, że ona cokolwiek zmieniła, tylko ona tworzy sobie za każdym razem nowy świat, kiedy ona chce się spotkać z Alice. Nie możemy za każdym razem uderzać w, o ścianę multiversum, bo nie jesteśmy Marvelem. Proszę ciebie. Ale to nie chodzi chyba nawet o Marvela, tu raczej chodzi o kasowanie danych. Wydaje mi no się, ale że to nie, jest niż tworzenie dreset. nowej rzeczywistości, i jakby zakłada, że była rzeczywistość, i przechodzimy do innej, no więc masz jakieś, jakąś formę wymiaru alternatywnego. Nie. Ale nie zobacz, jak tego. się kończy wszystko, wszystko się kończy pustą ulicą. Ona przecież rozmawia z Alice, i jak Alice schodzi po schodach, to po sekundzie jakby jest pusta ulica, nie masz nikogo. Nie masz, nie masz aut, nie masz ludzi w ogóle. Nie to, że nie ma tylko Alice, ale jest jakby pusta w ogóle przestrzeń w mieście. To może nigdy nie spotkała tam Alice, tylko wykreowała no. sobie to spotkanie w tej, w tej samotni, w której jest. No to właśnie mam na myśli między innymi nie, więc to i tak byłoby bardzo smutne w tym przypadku. Ja tam wolę wierzyć w to, że e, tak jak ty mówiłeś, że wszystko się skończyło właśnie w taki sposób, ona zaakceptowała to, kim tak naprawdę jest, i może się z nią spotykać, kiedy sobie będzie chciała, nie. Stała Ale... się znowu dobrym internetem. Przeciwmy się dbać. Jakby znowu internetem, który się spotyka i który, który ma tylko być jakimś narzędziem. Mhm. Mm tak, ale wydaje mi się, że jakby tam ta teoria również jest bardzo, bardzo mimo wszystko ugruntowana. Nie, no jasne, tylko, że wiesz, że razu się o Ewangelionie i pamiętam, jak się kończyło mm. end of Ewangelion i niech nie, niech nie każde anime wielkie z lat 90. kończy się totalną jakby anihilacją ludzkości brakiem nadziei na cokolwiek. Jest w Lane taka jedna scena, która po prostu ja ją widzę i ja widzę Ewangelion za każdym razem, jak oglądam Lane. Jest ta scena, gdzie ona ma... Um... Tak bardzo dziwne dialogi z różnymi postaciami. Ona siedzi w pokoju, jest ta dziwna muzyczka i rozmawia z różnymi postaciami, rozmawia z lalką, rozmawia z Ojcem, rozmawia z Matką. Kojarzysz, pamiętasz tę scenę? I kojarzą cię ci ostatnie dwa odcinki serialu Ewangelium? Tak, że on też siedzi w pomieszczeniu i rozmawia z ludźmi. I ja po prostu mam tak niesamowite flashbacki. ja po prostu to widzę i widzę Ewangelionę. A pytali twórców o to, czy czerpali inspirację, mówili, że nie, bo nawet Ewangeliona nie widzieli do. Kiedy, do momentu, kiedy czwarty odcinek już był gotowy. Więc ktoś nade mną przesuwa meble. No, to jest dobry moment, żeby tutaj zamknąć. <noise> Powiedzieliśmy wszystko, co powinniśmy powiedzieć. No tak naprawdę to jest coś, o czym można mówić godzinami, godzinami, ale to będzie tak, tylko wysuwanie. Tak, ale też nie wysuwanie. chodzi o to, żeby, żeby przesadzać. Chodzi o to, żeby tak. zainspirować ewentualnie naszych słuchaczy To mhm. do, do, do jakiegoś komentarza. Chociaż może nawet u nas pod jakimś odcinkiem... Tak bardzo, wiem. bardzo, bardzo sugerujemy. Mamy nadzieję, że może obejrzeliście Lane pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem i macie nam coś do powiedzenia. Na przykład, że się nie znamy, że w ogóle nie zrozumieliśmy i, i że generalnie macie Ale lepszy my się pomysł. Znamy, Olu. Pracujemy razem, dobrze się znamy. Nie znamy się na Lane? <śmiech> <śmiech> ja, ja bym bardzo chętnie poczytała komentarze, bo to jest fajna rzecz do spekulowania. Ludzie od 25 lat się kłócą o co chodziło, o zakończenie, o interpretację jak szukałam sobie różnych materiałów, to trafiłam na co najmniej cztery artykuły naukowe na uczelniach, legitnie, gdzie ludzie pisali o tym anime. Więc to jest ewidentnie coś, co nie tylko mi siedzi w głowie i, lu i prześladuje ludzi po prostu. A widzę, że teraz jest jakiś renesans, bo no, to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, lenie jest bardzo aktualna, nawet na dzisiejsze czasy i ludzie do niej wracają w tym momencie właśnie, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Każde pokolenie, mi się daje, że będzie wracać, że to jest tak na zasadzie Zaliczania klasyki. Wiesz? Mm. Może trochę. E, Powiedziałeś już tutaj, słuchacze powinni teraz wiedzieć, że za dwa tygodnie spotykamy się dalej mm -hmm. z serial Experimentaline, ale już nie z serialem, tylko z grom, która. Rzeczywiście jest tak sprzedawana jako taki companion piece, jako rzecz zupełnie inna, ale gdzieś oparta na podobnych fundamentach. Mhm. I często się mówi, że jedno pomaga w zrozumieniu drugiego, drugie w pierwszego i że tylko razem stanowią pełne doświadczenie serii Experiment Lane, no bo jeszcze do tego każą ci siadać padem w dłoni i, i, i wkraczać do nowego, jakby super młodego medium. A więc, drodzy, słuchacze, jeżeli chcielibyście być jakby z nami w tym pociągu na bieżąco, no to macie dwa tygodnie, żeby zagrać w grę. Ona jest dostępna w wersji angielskiej, już opanować sieciowo w przeglądarce, mhm. nazywa się Serial Experiments Line po prostu wyszła PlayStation 1 i można ją też obejrzeć w wersji angielskiej na YouTubie, nie ma tam dużo gameplay'u. Tak, ale jednocześnie ja bym chciała zaznaczyć, że jeżeli czujecie się bardzo zdołowani, to i nie jesteście w dobrym momencie życia, to tego nie, nie puszczajcie. To nie jest dobra rzecz na taki moment, absolutnie. To nie jest bardzo przyjemna gra. Czyli mamy y, temat silnej depresji, mhm. y, myśli samobójczych i wszystkich innych y, cudzysłów, wesołych rzeczy, które, które towarzyszą głębszym tekstom kultury dość często. No i wszystko tam idzie tylko ku coraz gorszemu, więc mhm. można się dowiedzieć. Ale ja jeszcze nie wiem do końca, bo ja dopiero zaczynam. No, to, to słyszymy się już niebawem, a zaś w 2024 roku. Dziwnie to brzmi, nie? Dziwnie mm -hmm. się też mówi o tym roku, nagrywając odcinek jeszcze w grudniu zeszłego roku. Tak. Ale podróże w czasie, no, czyją mają być specjalnością, jeżeli nie podcastu science fiction? No dokładnie. No dobra, przez zakompleksione myślą o mm, statusie boskości trudy. po Poegzystencjalno-epistemologiczno-ontologiczne gwiazdy. Okej, okay, jest grubo. Pa, pa. pa.